Drodzy Państwo, przed nami ostatnia prelekcja, co nie znaczy, że się rozchodzimy. To jest także ostatnia okazja, aby za pośrednictwem strony traffic.pl/pytanie zapytać się o coś, co oczywiście uwzględnimy i na to pytanie odpowiemy, gdyż przed nami na zakończenie ostatnia sesja. A teraz oczywiście pozostajemy w tematyce analizy konkurencji. Przed nami przesympatyczny duet, który przed 2 laty debiutował na tej konferencji. Tradycji się stało się zadość, więc bardzo miło mi powitać ponownie Julię oraz Dorotę, oczywiście Traffic Trends. Zapraszam dziewczynę. Proszę o brawa. Cześć, to znowu my. Cieszę się, że wytrwaliście tutaj do końca, do tej ostatniej prezentacji. Tym razem opowiemy Wam trochę o analizie konkurencji w systemach Google Ads i Facebook Ads. I opowiemy o analizie konkurencji wyłącznie w tych systemach, ponieważ przed nami wypowiadały się już różne osoby na temat analizy w innych obszarach, dlatego my skupimy się tylko na tym. Na pewno część z Was, a może nawet wszyscy, czekacie na informacje o tym, jak dotrzeć do najskrytszych sekretów waszych konkurentów. Ja natomiast zacznę od tego, czego się nie dowiecie z tych systemów reklamowych. Google Ads i Facebook Ads udostępniają nam konkretne dane, konkretne wybrane dane, na podstawie których my możemy tylko dokonywać pewnych szacunków oraz interpretacji co do potencjalnych działań konkurencji. Nie wiemy niestety wszystkiego i wszystkiego się nie dowiemy. Na pewno nie dowiemy się, ile dokładnie wydają wasi rywale na działania reklamowe w tych dwóch systemach. Niestety nie dowiemy się też, ile zarabiają na reklamach, a co więcej, nie dowiemy się nawet dokładnie, jakie działania reklamowe prowadzą. Ja wiem, że są to strategiczne informacje, ale jak już wspomniałam wcześniej, mamy dostęp tylko do wybranych danych. Na szczęście nie jest tak tragicznie i czegoś jednak dowiedzieć się możemy. Ja opowiem wam o Google Ads. Jeśli chcecie dokonać analizy konkurencji w tym systemie reklamowym, to pierwsze kroki sugeruję pokierować do raportu analizy aukcji. Jest to raport, w którym zobaczycie domeny biorące udział w tych samych aukcjach reklamowych, co wy. Raport ten jest dość obszerny, zawiera według mnie ciekawe informacje. Mamy tutaj dane o udziale w wyświetleniach, o wyświetleniach na górze wyników wyszukiwania czy o współczynniku wygranych aukcji reklamowych. Interpretując te tabele, możecie czasami zauważyć, że wasi rywale mają na przykład wyższy odsetek udziału w wyświetleniach. Możecie wtedy przypuszczać, że stosują oni większy budżet reklamowy i może warto, żebyście wy też to rozważyli. Jeśli chodzi o udział w wygranych aukcjach, to tutaj powodem wyższych wyników dla konkurencyjnych domen może być fakt, że stosują oni wyższe stawki CPC albo też mają wyższy ranking reklamy. Na ranking reklamy składa się między innymi wynik jakości tejże reklamy, a więc po prostu jej teksty, wykorzystanie słów kluczowych w reklamach. Jeśli widzicie tutaj po prostu niski wynik, to warto, żebyście zadbali o te reklamy, spróbowali je przeformułować, zoptymalizować. Istotne jest także to, czego nie widzicie w tej tabeli. Może się okazać, że jeśli analizujecie ją dla swojej kampanii tekstowej i nie widzicie tutaj swojego głównego konkurenta, to nie prowadzi on po prostu kampanii tekstowej. Albo jest jeszcze inaczej, prowadzi on kampanię tekstową, ale wykorzystuje zupełnie inne słowa kluczowe niż wy. W tym przypadku warto trochę poszperać, sprawdzić w wyszukiwarce, na jakie frazy on się wyświetla i być może także poszerzyć listę słów kluczowych w kampanii tekstowej, aby docierać do tych samych użytkowników, co wasz konkurent, aby po prostu znajdować się także w tych wynikach wyszukiwania i odpowiadać na reklamami na ich zapytania. Raport analizy aukcji w takim podstawowym wyglądzie może być czasami nieczytelny, zwłaszcza jeśli chcecie analizować dane w konkretnych przedziałach czasowych. Na szczęście z pomocą przychodzi system Google Data Studio, który pozwala nam na wizualizację danych. Na tym screenie widzicie wizualizację udziału w wyświetleniach, czyli jednej z tych kolumn tabeli, którą przed chwilą oglądaliśmy. I widzicie ten parametr w podziale na tygodnie. Dzięki takiemu raportowi możecie sprawdzić, jak zmieniają się działania waszych konkurentów w danych przedziałach czasowych.
możecie na przykład teraz w okresie przedświątecznym zorientować się, czy nasilili oni swoje, tamto słowo było za trudne, czy nasilili oni swoje działania reklamowe i czy wy też powinniście coś takiego rozważyć. Albo z kolei, jeśli wy wprowadzacie jakieś duże zmiany w swoich kampaniach, to też możecie sprawdzić, czy w jakiś sposób wpłynęły one właśnie na te statystyki w odniesieniu do statystyk waszych konkurentów. Kolejny raport konkurencyjności cenowej w Merchant Center był już poruszany, ten temat na samym początku, opowiadał o nim Przemek. Ja chciałam zwrócić uwagę, że ten raport może działać dobrze tylko jeśli zadbacie o GTIN-y dla produktów. Jeśli nie zadbacie, to zobaczycie takie wielkie niebieskie morze, tak jak tutaj, czyli brak ceny referencyjnej. Raport jest dość prosty. Pojawiały się wcześniej głosy na temat tego, że rywalizacja cenami może nie ma sensu i są różne podejścia do tego tematu. Ja raczej nie będę udzielać rad w tym zakresie, ale pokażę, jak ten raport można wykorzystać. Widzicie tutaj, jaka jest wasza cena dla produktu oraz jaka jest średnia cena innych reklamodawców. No więc macie prosty pogląd na to, czy wasze produkty są tańsze czy droższe. Jeśli są droższe i macie ochotę zmieniać swoją politykę cenową, to jak najbardziej macie tutaj bazę do tego, żeby to zrobić. Jeśli natomiast nie chcecie zmieniać cen produktów albo nie możecie ze względu na marżę, to warto, żebyście rozważyli wykluczenie ich z niektórych kampanii, ponieważ na przykład w wynikach produktowych wyświetlanie tych samych produktów w bardzo różnych cenach może spowodować, że wasze produkty w ogóle nie będą klikane ze względu właśnie na zbyt duży koszt w odniesieniu do produktów konkurencji. Kolejny sposób, czyli stare, dobre podglądanie. Wyszukując w Google konkretnych fraz związanych z waszą ofertą, możecie też trafić oczywiście na reklamy konkurencji. Tutaj sugeruję skupić się na komunikatach reklamowych, sposobie, w jaki wasza konkurencja je konstruuje. Warto zwrócić też uwagę na to, czy informują o jakichś promocjach, rabatach, programach lojalnościowych i wszystkim innym. Nie sugeruję, żeby naśladować to jeden do jednego, ale być może też warto się tym zainspirować i wprowadzić u siebie jakieś zmiany. Jeśli będziecie mieli trochę szczęścia, to traficie też na literówki w reklamach swojej konkurencji. W sumie nic wam to nie da, ale możecie się trochę z nich pośmiać. Kolejna rzecz, czyli podglądanie reklam produktowych. Tutaj według mnie bardzo istotne są tytuły produktów. Warto, żebyście sprawdzili, jak to się prezentuje u waszych rywali i zweryfikowali, czy wasze przypadkiem nie są gorsze. Ciekawostką są te gwiazdki, które widzicie przy reklamie. Jest to program opinie Google'a. Każdy z właścicieli sklepów internetowych może do tego programu bezpłatnie dołączyć i po uzbieraniu odpowiedniej liczby opinii takie gwiazdki właśnie może prezentować w swoich reklamach, które moim zdaniem są bardzo atrakcyjne i przyciągają wzrok. Kolejna rzecz, czyli uczestnictwo w CSS. CSS to porównywarka cenowa, która pozwala wyświetlać więcej reklam w produktowych wynikach wyszukiwania. Prowadzi to często do osiągania lepszych wyników w kampaniach Google Shopping. Także też bardzo rekomendujemy to rozwiązanie. Sprawdźcie, czy wasi konkurenci to robią. Zachęcamy do tego, żebyście wy też to robili. Reklamy konkurentów i w ogóle wszystkich reklamodawców możecie też znaleźć, przeglądając strony internetowe i aplikacje. Kiedy zobaczycie taką reklamę, możecie kliknąć w ten mały niebieski przycisk, aby dowiedzieć się, dlaczego ta reklama została wam wyświetlona. Ja sprawdziłam dwie takie reklamy. W jednym przypadku dowiedziałam się, że reklama została mi wyświetlona, ponieważ wcześniej odwiedziłam witrynę reklamodawcy. W drugim przypadku natomiast miałam okazję zobaczyć reklamę, ponieważ znalazłam się w grupie odbiorców zainteresowanych konkretnym tematem. Na pierwszy rzut oka te informacje wydają się nieco ogólne, ale jeśli podsumujemy sobie to wszystko, co do tej pory zobaczyliśmy, to mamy już całkiem duży ogląd na to, co konkurent robi w Google Ads. Wiemy, że prowadzi kampanię tekstową, wiemy, że prowadzi kampanię produktową. Teraz dowiedzieliśmy się jeszcze, że robi remarketing oraz kampanię kierowaną do zupełnie nowych użytkowników. Ostatni punkt, jeśli chodzi o Google Ads, to planer słów kluczowych, też już trochę wcześniej wspomniany chyba przez Pawła. Planer słów kluczowych pozwala sprawdzić sugestie Google'a co do słów kluczowych dla właściwie dowolnej domeny istniejącej w internecie. Wybierając więc tę funkcję dotyczącą eksploracji nowych słów, możecie wpisać tutaj adres internetowy dowolnego sklepu i sprawdzić, co Google w tej kwestii podpowiada.
Możecie zweryfikować, jaka jest średnia miesięczna liczba wyszukań, jakie są stawki proponowane za górę strony czy za pierwszą stronę wyników wyszukiwania. I oczywiście to nie jest tak, że wasi konkurenci na pewno zastosowali wszystkie z tych słów kluczowych, zwłaszcza że podpowiedzi często dotyczą dość ogólnych fraz, ale to jest takie kolejne pole, które daje wam możliwość do poszperania, do zainspirowania się. Także podsumowując węszenie w Google Ads, pamiętajcie o analizie aukcji. Według mnie to jest najbardziej wartościowy raport i dobrze, żebyście się z nim zapoznawali raz na jakiś czas. Konkurencyjność cenowa w Merchant Center, aby zorientować się, jak wasza oferta plasuje się na tle innych sklepów. Podglądanie reklam i planer słów kluczowych. To są takie cztery punkty, o których warto pamiętać. I to wszystko o Google Ads, a teraz Dorota opowie wam o Facebooku. Dokładnie tak. Zgodnie z zapowiedzią dowiecie się, czego możecie dowiedzieć się o swojej konkurencji na Facebooku. Tak naprawdę na Facebooku macie możliwość przede wszystkim podglądania reklam swojej konkurencji i może wam służyć do tego na przykład biblioteka reklam. Biblioteka reklam jest to ogólnodostępne, darmowe narzędzie, w którym możecie zobaczyć reklamy praktycznie każdego reklamodawcy na Facebooku. Wyobraźmy sobie, że jesteście właścicielami sklepu internetowego, który sprzedaje meble i chcecie zobaczyć, jakie reklamy aktualnie ma IKEA. Wyszukujecie sobie fanpage IKEA, oczywiście interesuje was IKEA Polska, musicie wybrać odpowiedni fanpage z listy i macie informacje na temat tego, ile jest polubień tej strony, kiedy ona powstała, jakie były łączne wydatki na reklamy związane z kwestiami wyborczymi i społecznymi. Oczywiście nie są to łączne wydatki na reklamę w ogóle. Poza tym macie informacje o tym, jakie aktualnie, ile aktualnie jest uruchomionych reklam z fanpage'a IKEA. No i dalej mamy całą bazę wiedzy na temat aktualnie uruchomionych reklam. U góry są reklamy najnowsze, na samym dole reklamy najstarsze. Macie tutaj informacje o tym, jakie produkty są teraz promowane, jakie serie produktów są promowane, a także o tym w sumie, jakie serie reklam są uruchomione w pewnym sensie, czy one są ze sobą połączone, czy nie są. Więc tak naprawdę z biblioteki reklam możecie dowiedzieć się tego, czy wasza konkurencja w ogóle ma reklamy. To jest ważna informacja. Jeśli wasi konkurenci mają fanpage'a, ale reklam nie mają w ogóle, być może wyprzedzicie ich właśnie tworząc swoje własne reklamy. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, możecie sprawdzić, jakie produkty wyświetlają oni w swoich reklamach, dzięki czemu wy możecie skupić się albo na tych samych produktach, jeśli na przykład wasza cena tych produktów jest niższa, lub możecie skupić się na produktach zupełnie innych, kompletnie odciąć się od konkurencji, jeśli wasza oferta nie jest tak atrakcyjna. Co jest ważne, to to, że całe to narzędzie ma wam służyć do inspiracji, a nie do kopiowania. Tak naprawdę nie wiecie, czy te reklamy są skuteczne, czy nie, więc nie kopiujcie ich, a spróbujcie zrobić jeszcze lepsze reklamy. Musicie wiedzieć o tym, że nie musicie sprawdzać tylko reklam waszej bezpośredniej konkurencji. Możecie również sprawdzić sobie reklamy marki, której komunikacja wydaje wam się ciekawa i być może uda wam się przełożyć te komunikacje też do swojego brandu. Kto wie? Oprócz tego, podobnie jak w Google, możecie wyszukiwać reklamy waszej konkurencji w wyszukiwarce na Facebooku, jeśli tylko wasi konkurenci ustawili jako jedno z umiejscowień wyniki wyszukiwania na Facebooku właśnie. I niestety czasami to wyszukiwanie kończy się porażką, co pokażę na najbliższych przykładach. Najpierw chciałam sprawdzić reklamy marki Lidl. No jak widać, udało mi się. Oczywiście o tym, że jest to reklama, wiem, ponieważ tutaj pojawił się pod nazwą fanpage'a mały napis sponsorowany. Natomiast kiedy chciałam sprawdzić, jak wyglądają reklamy marki Auchan, nie pojawiły mi się reklamy marki Auchan, pojawiły mi się reklamy marki Leroy Merlin Polska. I dzięki temu w sumie mogłam też sprawdzić, dlaczego ta reklama mi się pojawiła. I płynnie przejdę do kolejnego punktu, czyli sprawdzenia, do kogo wasza konkurencja kieruje swoje reklamy. W połączeniu z tym wyszukiwaniem możecie również sprawdzić, do kogo oni kierują swoje reklamy. Facebook udostępnia takie informacje. Ja chciałam sprawdzić, dlaczego wyświetliła mi się reklama Leroy Merlin. Klikając w trzy kropki w prawym górnym rogu reklamy, wybieram z okna dialogowego, dlaczego widzę tę reklamę. I pojawiają mi się informacje takie jak wiek osób, do których reklamodawca chce dotrzeć oraz ich lokalizacja, w tym przypadku osoby powyżej 18 roku życia i których podstawowa lokalizacja to Polska. Ale dodatkowo tak naprawdę najważniejszą informacją jest to, co znajduje się w tym pierwszym punkcie. Tutaj Facebook podaje informacje na temat list odbiorców, list podobnych odbiorców albo zainteresowań potencjalnych użytkowników, do których chce dotrzeć. W przypadku Leroy Merlin reklamodawca próbuje dotrzeć do osób, które mogły mieć kontakt, dokonać interakcji z produktami tej marki albo ich partnerów. No i tutaj przyznaję się, że jestem aktualnie w trakcie remontu. Przeglądałam produkty tej marki, znajduję się na tej liście remarketingowej, wszystko się zgadza.
Dodatkowo te opcje, te funkcje podglądania reklamy możecie sprawdzić za każdym razem, kiedy wyświetla wam się reklama na waszym feedzie, na waszej tablicy aktualności. W moim przypadku była to reklama portalu, który sprzedaje szkolenia dla psów i Facebook określił, że ten reklamodawca chce dotrzeć do osób, którzy są zainteresowani psami. Jak już zostało powiedziane, mam psa ze schroniska, łapię się w tę grupę. Dodatkowo to samo narzędzie może wam pokazać, na jakiej listy odbiorców reklamodawca kieruje swoje reklamy. W tym przypadku udało mi się dotrzeć do reklamy, gdzie reklamodawca chce, aby jego reklamy wyświetlały się osobom, które są podobne do jego klientów, i mogło to zostać skonfigurowane na dwa sposoby. Albo jest to lista lookalike na podstawie listy klientów przesłanej bezpośrednio na Facebooka, albo na podstawie osób, które w przeszłości dokonały zakupu. No w tym przypadku nie da się jednoznacznie określić, ale nie zmienia to faktu, że dzięki temu wiemy trochę o kierowaniu reklam na Facebooku naszej konkurencji. Dodatkowo udało mi się dotrzeć do ciekawego przypadku reklamy drogerii Contigo. Tak naprawdę tutaj mamy dwie informacje. Ten reklamodawca chce dotrzeć do kobiet w wieku od 18 do 54 roku życia, których podstawowa lokalizacja to Polska. Moglibyście stwierdzić, że nie wiemy nic tak naprawdę na podstawie tej informacji, a moim zdaniem wiemy całkiem sporo. Jeśli Contigo jest waszą bezpośrednią konkurencją, to możecie się domyślić, że kierują swoje reklamy bardzo szeroko, a co za tym idzie, może mają bardzo duże budżety. Możecie też wziąć to pod uwagę w swojej strategii marketingowej. Jakie z tego wszystkiego mamy wnioski? Z tego, co powiedziała Julia, z tego, co powiedziałam ja. Przede wszystkim zobaczyliście teraz, jakie są dostępne narzędzia wbudowane w te dwa systemy reklamowe, które pozwolą wam na podstawową analizę waszej konkurencji. Oczywiście możecie korzystać z zewnętrznych narzędzi, chociażby dzisiaj padł SEMStorm, z którego można korzystać. Natomiast uważamy, że te narzędzia, które są wbudowane, dadzą wam naprawdę dużą dawkę podstawowej wiedzy o działaniach konkurencji. Dodatkowo to, co już mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz, inspiracja, a nie kopiowanie. Tak naprawdę widzimy te reklamy, ale nie wiemy, czy one są skuteczne, więc możecie tak naprawdę zainspirować się i zrobić te reklamy jeszcze lepsze, ale nie kupujcie ich jeden do jednego. No i po trzecie, primo ultimo, że się powtórzę, nie należy lekceważyć swojej konkurencji. Dlatego, że wy już wiecie, jak swoją konkurencję sprawdzać. Dowiedzieliście się tego dzisiaj podczas prezentacji. Być może wasi konkurenci siedzą obok was i oni też już wiedzą, jak was sprawdzić. Więc tej konkurencji nie możecie lekceważyć, nie zostawajcie w tyle i w naszej opinii powinniście sprawdzać, jakie oni działania podejmują w obu tych systemach reklamowych. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziewczyny, Dorota i Julia.